Ponieważ trwa w dalszym ciągu sezon na grzyby, proponuję kolejną prostą, szybką, swojską potrawę. Będą to kluski ziemniaczane. Ja już mam przygotowany wcześniej sposób, jak przyrządzić takie kluski. Znajdziecie również na naszym kanale smakkujaw.pl. Mam tutaj podgrzybki zebrane w kujawskich lasach, już obgotowane i pokrojone. Będzie potrzebna również cebulka, 3 główki pokrojona w pół plasterki. Do tego jeszcze dorzucimy, żeby nasza potrawa ładniej pachniała i lepiej smakowała, 25 deko boczku wędzonego, pokrojonego w takie paseczki. Z przypraw użyjemy jedynie soli i świeżo zmielonego pieprzu i dorzucimy troszeczkę zielonej natki pietruszki. Na rozgrzaną patelnię wlewam odrobinę oleju, wrzucam boczek, lekko go podrumienię, boczek ładnie się podrumienił, a zatem dorzucam cebulkę, chwilkę będę podsmażała, jak nam się cebula zeszkli. W międzyczasie przesiekam pietruszkę. Ładnie podrumieniona, przepięknie pachnie i boczek, i cebula, a zatem dorzucam grzyby, przemieszam i będę podduszała tak około 10-15 minut. Potrwa to tak krótko, dlatego że grzyby oczywiście wcześniej były już podgotowane. Grzyby smażyły się 10 minut, a zatem pora na przyprawy, solidna porcja soli i świeżo zmielony pieprz. Wszystko wymieszam i będę podsmażała jeszcze około 5 minut. Grzyby są już prawie gotowe. Za moment wrzucę kluski ziemniaczane, żeby je podgrzać i potrawa będzie już gotowa. Podgrzeję jeszcze 2-3 minutki. Nasze pyszne danie jest już gotowe. Cudownie pachnie, zaręczam, że równie dobrze smakuje. Można powiedzieć, że to jest regionalna potrawa kujawska, ponieważ kluchy ziemniaczane są bardzo popularne na Kujawach, no a grzyby przecież są z kujawskich lasów. Smażyliśmy zresztą wszystko na kujawskim oleju. Jeszcze odrobina zielonej natki pietruszki. O, i potrawa jest już gotowa, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.